Marcin Lewicki, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. To jest przebudowa, czyli dość duża inwestycja. Ona jest podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap to Bełchatów Łękawa, drugi Łękawa Kamieńsk. Pierwszy etap jest dość zaawansowany, bo roboty zaczęły się stosunkowo wcześnie i tam już mamy około 60% zaawansowania robót. Drugi jest trochę mniejszy ze względu na to, że roboty rozpoczęły się tak na dobrą sprawę pod koniec tego roku. Natomiast też prace idą bardzo dobrze i na pierwszym odcinku myślę, że będzie to sierpień przyszłego roku, a drugi odcinek, czyli Łękawa Kamieńsk, to będzie jesień, październik 2018 roku. Jaki jest koszt przebudowy? Koszt przebudowy pierwszego odcinka to jest ponad 26 milionów złotych, drugi to 36 ponad milionów złotych. Całość, czyli odcinek od Bełchatowa do Kamieńska, to jest prawie 15 kilometrów. W zasadzie mamy zimę, a i tak drogowcy pracują. No tak, te roboty, które udało się wykonać jeszcze przed opadami śniegu, czyli związane z kładzeniem podbudowy masy bitumicznej, rzeczywiście pracownicy firm, które wykonują te zadania, wykonywali dość rzetelnie i w miarę szybko. Natomiast teraz oczywiście te warunki się pogorszyły zimowe, w związku z czym te duże roboty budowlane nie mogą być prowadzone, bo byłoby to po prostu niemożliwe technicznie. Natomiast są też takie małe, drobne prace, które oczywiście są prowadzone, tak żeby ta praca cały czas była w toku. No, ale droga nie jest zamknięta, czyli prace trwają, a kierowcy mogą jeździć. No tak, oczywiście jeżdżą, ale muszą liczyć się z utrudnieniami takimi jak ruch wahadłowy. Tych wahadeł teraz w okresie zimowym nie ma dużo, bo poznikały, natomiast są rzeczywiście. No i przypominam też, że ruch tranzytowy jest poprowadzony przez piątków trybunalski.